Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was dziś na przegląd sklepu Divers. Będą same dobre składy. Zaglądałam tam, ponieważ pod moim filmem z Kropem poleciłyście mi właśnie tą markę. No i zamówiłam dosyć sporo rzeczy. Zacznijmy od tego, że jest to pierwsze moje zamówienie w tym sklepie. Jakoś do tej pory go omijałam szerokim łukiem. Wydawało mi się, że to są ubrania dla młodszych dziewczyn. Nie wiem dlaczego, bo jest cała masa świetnych ubrań dla dziewczyn w każdym wieku. I właśnie takie pozamawiałam. Mam na sobie teraz ubrania z dobrym składem i tylko z dobrym składem będę dzisiaj mierzyła. Moje wymiary, linki do wszystkich ubrań znajdziecie jak zawsze w opisie. Zacznijmy może od czegoś, co jest absolutnie super i raczej ze mną zostaje. Jest to top wykonany z tkaniny Cupro. Mam na sobie rozmiar bodajże M, jest to rozmiar odpowiedni. Top jest tutaj wiązany na ramionach, także możecie sobie ten dekolt regulować. Natomiast ja mam go dość wysoko zawiązanego ze względu na to, że w innym wypadku wychodzi mi stanik. Także musiałabym zrezygnować ze stanika, a wolałabym jednak tego nie robić, bo ten materiał jest bardzo taki, wiecie co, delikatny, oddaje wszystko, co jest pod spodem. Natomiast jest dosyć gruby, także naprawdę super i taki z lekkim meszkiem, bardzo przyjemny. Także bardzo fajnej jakości Cupro. Tak się prezentuje z tyłu. Jestem w szoku, bo naprawdę ta koszulka była w bardzo dobrej cenie. Ma bardzo ładny krój, świetny materiał. Ja takie koszulki widziałam po 400-500 zł gdzieś w innych markach. Także wow! Wielki plus. Do tego mam na sobie spodnie, bodajże wykonane w 100% z wiskozy. Mam rozmiar 38, rozmiar odpowiedni. Spodnie są tutaj na gumę, w motyw zeberki. Zresztą tego motywu dziś zobaczycie jeszcze troszkę więcej, bo jeżeli akurat nie spodnie, ale sam wzór Wam się podobają, to będzie jeszcze coś dla Was. Spodnie, tak jak już mówiłam, mają kieszenie, nie mają podszewki, ale nie przebijają, także może jest to też kwestia tego wzoru, że on gdzieś tam gubi wszystko, co jest pod spodem. Tak się prezentują z tyłu. Jeżeli chodzi o długość, to ja mam w tym momencie na sobie buty na około 5-centymetrowym obcasie, jest to odpowiednia długość. Do butów na płaskim obcasie jednak trzeba byłoby te spodnie skrócić, no bo ja nie lubię tego włóczenia. Natomiast jeżeli Wam to nie przeszkadza, czy jesteście wyższe i się zastanawiacie, czy te spodnie nie będą na Was zbyt krótkie, no to przy 1,60 m wzrostu i 5-centymetrowym obcasie właśnie tak to wygląda. Jak dla mnie w porządku, no tylko tak jak mówię, do płaskiego obuwia jednak skrócenie. Właśnie z tego panterkowego wzoru zamówiłam również spódnicę. Spódnicę mam w rozmiarze M i jest to rozmiar za duży. Wymagałaby jednak mniejszego rozmiaru, bo spójrzcie, ta guma to tutaj się tak ledwo co trzyma. Obawiałabym się, że gdzieś tam trochę spadnie. Więc nie do końca, rozmiar brałabym mniejszy. Materiał jest bardzo przyjemny, cienki, identyczny jak w tych spodniach. Także super. Jeżeli chodzi o podszewkę, to podszewki brak. Bardzo ładny krój, modny teraz, ale popatrzcie, nie jest tutaj dopasowana, także ma tutaj trochę luzu, aczkolwiek nie wiem, przy rozmiarze S pewnie byłaby dopasowana bardziej, sięga do kostki, także jak dla mnie jest to standardowe maxi, wygląda bardzo dobrze, nie ma kieszeni i tą gumę to można nawet byłoby, wiecie, jakbyście wolały skrócić, to wywinąć do środka lub na zewnątrz, bo ona jest dosyć szeroka, ma tak no, z 6 cm na pewno. Można byłoby skracać tylko bez przesady ze względu na to rozcięcie. Ale plażowo można byłoby spokojnie ją nieco podnieść. Różowe spodnie, rozmiar 36, spodnie z lnem, rozmiar jest odpowiedni, natomiast krój nie do końca, wiecie, one tutaj za bardzo nie ściskają w brzuchu, dobrze się dopasowują, bo mają jeszcze sznurek i ja się tutaj dość mocno związałam, mają kieszenie i tutaj jakoś tak kanciasta się robi ta moja sylwetka, no tego tak nie do końca widać, o, jak tak zrobię, to już w ogóle tragicznie, także nie dla mojej sylwetki, natomiast sam materiał bardzo fajny, bardzo ładny odcień różu. Tu możecie z bliska zobaczyć. Luźne, także niezbyt luźne, ale na tyle luźne, że jest w nich bardzo wygodnie. Bardzo fajna nogawka sięgająca do kostki, zatem nie wymagająca skrócenia. Bardzo przyjemne. Materiał nie gryzie, nie przebija. Super, jestem zaskoczona tą marką, bo naprawdę nie sądziłam, że tak świetne składy tutaj znajdę. Dziękuję Wam za inspirację, a to nie jest jedyna inspiracja na moim kanale. Czekajcie, bo niebawem kolejna się pojawi na kolejnym holu.
Nie byłabym sobą, gdybym nie zamówiła dżinsów. Mam na sobie dżinsy kroju Mamfit, rozmiar 36, przepiękne beżowe, bardzo przyjemny materiał, taki wiecie co, pomimo tego, że dosyć twardy, to bardzo przyjemny dla skóry, także jakaś taka magia. Dżinsy mają wysoki stan. I wiecie co, o ile tutaj dobrze zbierają, to tylko w tym miejscu, tak jakby nie zbierają brzucha. Tak to wygląda. Ja bardzo lubię takie, mam dżinsy, które jeszcze brzuch tutaj mocno spinają i zbierają te, natomiast tutaj są dosyć komfortowe, więc jeżeli nie lubicie takiego mocnego ciśnienia na brzuch, to te są tutaj naprawdę bardzo wygodne. Materiał jest super i ten kolor jest piękny, także one mi się podobają. Gdyby nie to, że właśnie tego brzucha mi tak nie zbierają, jak ja lubię. Tak się prezentują z tyłu, dosyć duże są te kieszenie z tyłu. Jeżeli chodzi o długość, sięgają przed kostkę, także idealna długość do płaskiego obuwia, jak i do obcasów. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jakością, bo jakość jest naprawdę tych spodni bardzo dobra. A teraz pora na shorty. Mam na sobie jeansowe shorty w rozmiarze 36 i nie do końca, może nie tyle rozmiar, bo to jest taki model, który powinien być luźniejszy i one się powinny opierać na biodrach. Ale jak się opierają na biodrach, to krok też się robi niżej, więc wydłużamy sobie bardzo tułów, a skracamy nogi. Nie lubię tego. Także nie jest to jednak krój dla mnie. O, tak powinny być noszone albo nawet jeszcze niżej. Dziękujemy, że tak powiem. Ja właśnie tego typu spodnie, jak widzę, że są, to specjalnie zamawiam jak najmniejszym rozmiarze, bo łudzę się, że może akurat będą fajnie tutaj ściągać brzuch, fajnie będą dopasowane, jak się je założy, tak jak ja lubię. Natomiast tak nie bardzo, a jeżeli dam je wyżej, to po prostu są za duże, więc 34 rozmiar musiałby być. Aczkolwiek tutaj w biodrach wtedy leżą dobrze, więc obawiam się, że byłyby tutaj zbyt dopasowane. Natomiast w rozmiarze 36 tu są w porządku, więc dziewczyna powiedzmy o nieco szerszej talii niż moja, a moich gabarytach będzie bardziej zadowolona z tych spodni niż ja. Tak się prezentują z tyłu. Nogawka jest fajna, jest dosyć długa jak na shorty, ale oczywiście możecie sobie ją tutaj wywijać, możecie ją sobie nie wywijać, jak tam lubicie. Także fajnie, że ta długość jest na tyle uniwersalna, że można je nosić na różne sposoby. Musiałam zmienić buty, bo ta sukienka jest bardzo długa. Mam teraz sukienkę, chyba też jest z kupro, rozmiar M. To jest taki sam materiał jak ta koszulka, którą miałam przed chwilą na sobie. Sukienka ma regulowane ramionczka. Spójrzcie, jaki ładny dekolt. Zofia Stylistka ma w swojej ofercie bardzo podobną sukienkę, ale w zupełnie innej cenie. Także ta pewnie też niebawem będzie przeceniona, więc jeżeli tamta sukienka Wam się podobała i szukacie czegoś podobnego, ale w niższych pieniądzach, w niższej cenie, natomiast również świetnej jakości, to jest naprawdę ekstra. Nie można do niej nosić stanika, dlatego. Widzicie? Dlatego nie bardzo. Bardzo głębokie wycięcie, którego ja osobiście nie lubię, natomiast jeżeli lubicie, to ok. Myślę, że można byłoby nawet pokusić się o to, żeby te ramionczka maksymalnie rozwinąć i założyć ją jakby na krzyż, bo ja tak cały czas czuję, że te ramionczka chcą mi opaść. Co nie byłoby zbyt korzystne. Jeżeli chodzi o dopasowanie rozmiaru M, to uważam, że jest to odpowiednie dopasowanie. Ten rozmiar jest idealny. No, sukienka jest przepiękna, ale wiecie co? Jest też bardzo długa. Ja mam w tym momencie na sobie 9-centymetrowe szpilki i w zasadzie jestem na zero z podłożem. Także jeżeli jesteście wysokie, szukacie sukienki, która nie będzie zbyt krótka, to możecie spróbować tej. Natomiast jak dla mnie wyjątkowo, wyłącznie i tylko do butów na wysokim obcasie lub trzeba byłoby ją skrócić. A materiał jest mięsisty, porządny, nie ma tu żadnej podszewki. Wow, jakość tego materiału jest świetna. Zamówiłam również białe spodnie z szeroką nogawką. Spodnie są jeansowe, mam rozmiar 36. Rozmiar odpowiedni, tutaj troszeczkę w talii by się przydało mniej, żeby tak ładniej zbierały, natomiast do takiej szerszej koszulki jak ta są idealne. Jeżeli chodzi o nogawkę, to jak widzicie szeroka, materiał bardzo ładny, bardzo przyjemny, długość fajna, tuż przed kostkę, także krótkie, jeżeli jesteście wysokie, ale one chyba też są sprzedawane jako kuloty, no nie jestem pewna, już nie pamiętam. Jeżeli jesteście niższe, spokojnie można ciąć, one i tak są na surowo wykończone, więc
nikt nie zauważy. Ewentualnie, wiecie co, jakby trochę lepiej pasowały w brzuchu, były takie bardziej ściśnięte, to ja bym je tutaj przycięła, bo tutaj się też ładnie nogawka układa. I mogłyby z nich być takie fajne shorty, nie za krótkie, nie za długie, wiecie o co chodzi. Tak sobie myślę, tak zdarza mi się kupować nowe ubrania i od razu je ciąć. Tak po prostu mam i później używam ich wiele lat, także to w ogóle w niczym nie przeszkadza. Spodnie mi się bardzo podobają, tylko tak jak mówię, tutaj troszeczkę są za duże, a obawiam się, że rozmiar mniejszy znowuż tu będzie zbyt dopasowany, zbyt opięty. A teraz dopasowana sukienka w paski. Mam na sobie rozmiar 38, rozmiar odpowiedni, natomiast ten krój nie jest dla mnie zbyt korzystny, bo to jest taka, wiecie, typowa tuba, także podkreśla mi tutaj ten rejon. W dodatku tu jest metka i się jakaś bulwa robi, więc no, nie czuję się w niej zbyt dobrze. Natomiast materiał jest świetny jakościowo, jest taki mięciutki, naprawdę bardzo przyjemny. Jest też dosyć elastyczny, ale nie jakoś strasznie, także w porządku. Widzicie, tu są szersze prążki, tutaj węższe i znów szersze. Ja akurat no, nie wyglądam w tym zbyt korzystnie, tak się prezentuje z tyłu. Ma rozcięcie, czekajcie, gdzie jest to rozcięcie? Z boku, tuż nad kolanem, także nie jest zbyt głębokie. Tak jak już mówiłam, materiał jest super, także jakość naprawdę wow, jeszcze za tą kwotę to już w ogóle. Natomiast tak, nie do końca krój mi odpowiada, dekolt ma fajny, tylko no, nad tym krojem i paskami to chyba nie bardzo, co? A teraz pomarańczowa sukienka z lnem. Mam na sobie wyjątkowo rozmiar S, ale tego typu sukienki takie szersze zazwyczaj zamawiam w rozmiarze mniejszym niż inne ubrania danej marki. Bardzo ładna, ma tutaj kieszenie, nie jest dopasowana na wysokości talii, także myślę, że letnio w te takie upały po 30 parę stopni świetnie się sprawdzi. Materiał jest grubszy, także nigdzie nie przebija, bardzo dobrej jakości, także wow, naprawdę. Tutaj jest związana i trochę widać stanik, bo ja tutaj jak zawsze uparcie wpycham stanik wszędzie, gdzie się tylko da, ale spokojnie można byłoby nosić bez, bo tutaj jest materiał złożony podwójnie, a on też jest dosyć gruby. Ramionczka są regulowane, tak się prezentuje z tyłu i ma kieszenie. Także super, tutaj tych kieszeni to naprawdę nie widać przy tej objętości. Fajna długość, bo słuchajcie, sięga do kolana. Także myślę, że przy jakimś wietrze nie będzie zbyt wiele odsłaniać. Sukienka mi się podoba, nie ma podszewki. Wow, materiał naprawdę świetnej jakości. Kolejna sukienka, tym razem czarna, ale chyba nie było innego koloru albo nie było rozmiaru. Wzięłam rozmiar S, bo chyba nie było innego, ze ściągaczem i wiecie co, to jest przód, ale chyba może być i tył, bo ona tutaj ma ściągacz, szerokie ramionczka, jest ładnie dopasowana, ma kieszenie, materiał jest bardzo przyjemny, nie ma podszewki, ale tył ma taki dosyć zastanawiający, tutaj są guziczki, więc myślę, że o, widzicie, przy moim krzywym kręgosłupie to się wszystko krzywo układa. To tutaj te guziczki chyba mogłyby być też z przodu. Zaraz ją sobie założymy na odwrót, bo metka jest z tej strony wszyta, więc tak stwierdziłam, że jak metka jest tutaj, to pewnie tutaj jest tył. Założyłam na odwrót, ale nie, bo te ramionczka są tutaj widać typowo jak na plecy. Także tam był przód, tu jest tył, lepiej widziany, fajnie luźna w talii, także ponownie w wypadku jakichś upałów będzie bardziej komfortowa. O, to jest ewidentnie tył, nawet kieszenie nie chcą współpracować. Także super i ta już ma troszeczkę więcej materiału niż ta pomarańczowa. Sukienka beżowa, to jest taki kolor raczej ciemnego lnu, tak bym powiedziała. Na ramionczkach, ramionczka są chyba nieregulowane, tak, nie są regulowane. Tak się prezentuje z tyłu, tutaj jest ściągacz. Mam na sobie rozmiar S, który jest rozmiarem, myślę, że odpowiednim. Ona ma tutaj troszeczkę luzu, ale tak jak mówię, przy większych upałach lepiej jednak tutaj nie być zbyt opiętym. Guziczki nie są rozpinane, ma bardzo fajną długość ponownie do kolana, także super. Czy ma kieszenie? Nie, nie ma kieszeni, nie ma podszewki, materiał nie przebija. Teraz jest, ten materiał jest taki bardziej płócienny, tak bym powiedziała. Tak się prezentuje w całości. Długość jest fajna, ale jak dla mnie taka może zbyt prosta, jakoś tak nie do końca. Mam na sobie sukienkę w rozmiarze S. Wykonana jest z materiału, który wygląda jak taki cieniutki jeans. Ładne, szerokie rękawki, rozmiar S uważam za odpowiedni.
Tuż poniżej talii są te ściągacze, także wolałabym, żeby były trochę wyżej. Zapinana jest na drewniane guziczki. Dekolt nie jest zbyt duży, on się też nie rozchodzi. Tak się prezentuje z tyłu. Materiał się składa z jednej warstwy, się składa ta sukienka. Nie ma kieszeni, nie przebija. Jeżeli chodzi o długość przy 1,60 m, to sięga do kostki, także idealnie się sprawdzi do płaskiego obuwia, jak i do obcasów. Bardzo mi się podoba i coś czuję, kurczę, że coś ze mną może gdzieś zostać z tego Diversa. Strasznie dawno tam nie zaglądałam, dopiero wy mnie natchnęłyście, no i znalazłam kilka ciekawych rzeczy. Mam na sobie teraz sukienkę w rozmiarze S w zeberkę i ona jest czarno-biała, natomiast góruje tu jednak kolor biały, jak dla mnie jest to zaleta. Rozmiar uważam za odpowiedni, spójrzcie, szerokie rękawki, zaraz Wam pokażę, jak wygląda naprawdę, bo ja najpierw ją z tyłu związałam, a potem z przodu, bo ma tutaj pasek i szlufki i można to zrobić, wtedy sukienki są lepiej dopasowane. Ma kieszenie, także można sobie łapki schować. I jest rozpinana na guziki, całą ją możecie rozpiąć, zatem może służyć również jako narzutka, możecie sobie regulować dekolt u góry, rozcięcie u dołu, plażowo to się bardzo fajnie sprawdza, bo można tylko tak szybko na siebie narzucić, tam dwa guziki zapiąć i jesteście gotowe do zejścia z plaży. I tak się prezentuje z tyłu w tym układzie, tutaj jest trochę więcej wtedy materiału, jak się w ten sposób zapniemy, mniej więcej 3/4, jeżeli chodzi o długość. I jak się rozwiąże, to zobaczcie, tu jest bardzo dużo materiału. Także myślę, że spokojnie tutaj nawet dziewczyna w rozmiarze L się zmieści. Więc jeżeli się tak sugerujecie rozmiarem, to weźcie sobie też poprawkę na to, że tego materiału jest tu naprawdę dużo. Tu w rękawie też jest, no nie ma jakoś bardzo dużo miejsca w rękawie. Także może rękaw nie puszczać przy większym rozmiarze. O, i tak się prezentuje, jeżeli się ją standardowo zawiąże, ale można ten pasek też w ogóle wyciągnąć, jeżeli nie przepadacie za związywaniem się w talii. To były wszystkie ubrania, które zamówiłam w Divers. Piszcie, co myślicie, w ogóle kupujecie tam, bo widziałam pod filmem marki Crop, że polecałyście mi tą markę i rzeczywiście warto tam zajrzeć. Słuchajcie, dzięki Wam kupiłam koszulkę z tkaniny Cupro za naprawdę niewielkie pieniądze, taką jakiej szukałam. Także wow, jestem bardzo zadowolona, na pewno będę tam wracać. Jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o łapka w górę, o subskrypcji i zaglądajcie do mnie częściej. Do zobaczenia następnym razem, pa!